Klub kobiet tym razem na spotkaniu plenerowym spotkał się z instruktorką jogi w Grudziądzu Iwoną Madej-Koretko, która jest certyfikowanym instruktorem. Joga jest systemem łagodnych ćwiczeń poprawiających kondycję fizyczną oraz samopoczucie osoby ćwiczącej. W ramach spotkania Yoga dla początkujących panie mogły właśnie zapoznać się z tym, czym faktycznie jest yoga i jak się ją uprawia. Yoga jest taka bardzo, można powiedzieć, że jest to system filozoficzny, który pochodzi z Indii. Jest to dość złożony system, którego elementem są ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia oddechowe, medytacja, więc absolutnie ma pani rację. Natomiast to, z czego my korzystamy tutaj na Zachodzie, to są głównie ćwiczenia fizyczne, czyli asany, kiedy wykonujemy pewne pozycje po to, żeby wzmocnić ciało, uelastycznić, ale tak, żeby mieć z nim większy kontakt i mówi się też o tym, że yoga to jest taka medytacja w ruchu, że mając kontakt cały czas z własnym ciałem, koncentrując się na nim, odpoczywamy od problemów codzienności. I takim drugim ważnym elementem, z którego korzystamy na Zachodzie, to są ćwiczenia oddechowe. I tutaj już podczas samych ćwiczeń pozycji jogi, ćwiczeń asan, zwracamy uwagę na oddech, ale także są dodatkowe ćwiczenia, które koncentrują się tylko na oddychaniu i to mają ogromne znaczenie dla zdrowia organizmu. Joga zdominowana jest przez panie, jednak męska płeć także pojawia się na spotkaniach i tego typu ćwiczenia są przeznaczone również dla niej. Czy joga jest tylko dla kobiet, czy mężczyźni także mogą ją uprawiać? Absolutnie joga nie jest tylko dla kobiet. Panowie mogą uprawiać jogę, przychodzą panowie na zajęcia jogi, chociaż póki co to ten odsetek jest niezbyt duży, ale bardzo zapraszam, bo taka męska energia też się przydaje w grupie i w ćwiczenie wychodzą. No, lepiej. Może nie to, że lepiej, ale fajnie. Wszystkich chętnych pogłębienia tajników jogi Iwona Madej-Koretko zaprasza do Yoga Grudziądz przy ulicy Chełmińskiej 106A. Gdzie w Grudziądzu mogą się zgłosić takie osoby, które chcą uprawiać jogę? W Grudziądzu zapraszam do mojej szkoły. To jest szkoła Yoga Grudziądz. Ma stronę internetową, więc można zajrzeć, zobaczyć aktualny plan zajęć. Jest to ulica Chełmińska 106A. Prowadzę tę jogę według metody Iyengara. To jest jedna z najbardziej popularnych w Polsce metod. Jestem certyfikowanym nauczycielem tej metody.